Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymali pracownicy przedszkoli i szkół podległych miastu i starostwu. Starosta Ewa Kocęba zapewniała, że jednym z zadań samorządów jest zapewnienie najlepszych warunków do pracy i nauki w podległych szkołach. Z kolei burmistrz Krzysztof Świątek deklarował, że nie ma zamiaru likwidowania szkół i zwalniania nauczycieli. Zawód nauczyciela to wyzwanie i misja. Dobry nauczyciel to pedagog z powołania. Chyba najważniejsze w każdym zawodzie, żeby nasza pasja była naszym zawodem. Jeżeli jesteśmy ludźmi bez pasji nauczycielskiej, trudno będzie nam się odnaleźć. Tak naprawdę musimy wziąć dużą odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka i pamiętać o tym, że wychowujemy całym sobą. To my, jak gdyby pokazujemy im pewne ścieżki, pewne drogi. Oczywiście najważniejszą komórką wychowującą młodego człowieka jest rodzina. I to rodzina jako pierwsza bierze odpowiedzialność za kształt człowieczeństwa. Natomiast my jesteśmy jak gdyby dopełnieniem, ale bardzo ważnym dopełnieniem. Chcę powiedzieć tylko tyle, że praca z młodymi ludźmi jest inspiracją i jest właśnie bodźcem do ciągłego doskonalenia się. Bo dzięki temu, że patrzy na mnie 30 oczu, 30 razy 4, bo idą oni do domu i mówią swoim rodzicom o tym, czego dowiedzieli się w szkole, jest bardzo motywujące, a dzięki temu bardzo twórcze, więc my chyba nie mamy czasu myśleć o tym, że jesteśmy zmęczeni. Dlatego co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagradza się zasłużonych nauczycieli. W tym roku nagrodę starosty powiatu kamiennogórskiego otrzymali Bożena Skorupska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Tomasz Wyszomirski, Tomasz Wąsowski, obaj z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Anna Maksymowicz, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych, Aleksandra Rawska z Powiatowego Centrum Edukacji. Burmistrz nagrodził Beatę Mrozowską-Paździur, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 2, Joannę Bodzek, Agnieszkę Tatko-Fujar, obie to nauczycielki Zespołu Szkół Gimnazjum nr 1 oraz Agnieszkę Przybysz-Cejnową z Przedszkola nr 2. Nagrody swoim podwładnym wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek.